Dzień dobry, nazywam się Dorota Masłowska i przeczytam fragment swojej książki Jak zostanę dziećmi. Kiedyś inne były dzieci, uczynne i dobre. Umyjesz mi chłopczyku wrzetę to jabłuszko? Oczywiście, biedna staruszko. Czekaj, mam cukierek słodki, trochę tylko zjedzony. Dam ci, boś ty pewnie głodna. O, dziękuję ci, chłopczyku dobry. I odchodzę byle prędzej, bo od tego jego dobra już mi dzwonią zęby. A ile to razy tak się zdarzyło, że mi się tak żal dobrych dzieci robiło, że latami nic do ust nie wzięłam, bo mi wstyd i głupio było. A wcale przecież nie mam serca, tylko dziurę wielką na tym miejscu. Ale nawet ta dziura nieraz we mnie drgnęła i choć ślinka mi ciekła, dziecka takiego nie tknęłam. A dzisiejsze dzieci siedzą na cały świat obrażone. Pomóż mi przejść przez ulicę, dziewczynko. Dobrze, ale jak mi dasz pograć w kurczaki na swoim iPhone'ie? Stara jestem, nie mam żadnego iPhone'a. To odejdź, bo zawołam ochronę. To moja odznaka FBI, jesteś aresztowana. Koniec. Wszystko, co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie. Czy to dziwne, że tych dzieci aż tak bardzo nie jest żal mi? Czy to dziwne, że przestałam ze swym apetytem walczyć? Już czuję, nawet tu w teatrze, że dzieci są jakieś w pobliżu. Ciekawe, jak tu wlazły. Słyszę te ich szepty, chrumkania, ich chipsów szelesty w ciemności. Jak ktoś z was jakieś dziecko zobaczy, niech mi je zaraz złapie, zwiąże w pęczek i przynosi. Gdy zła zmarznięta, głodna, dziś do domu wrócę, na nim pożywną ugotuję zupę, w garczek wrzucę, marchew i pietruszkę, jedno dziecko średnio tłuste, dwa liście bobkowe, zagotuję i gotowe. Już w nozdrzach czuję ten rozkoszny swąd. To moja fatalité de la maison.